and reception for all four players in here tonight, Alan. What a one. Keeps him in touch with Stevie. Play with it though. Yeah, I don't know whether you saw much of the first session. Excellent stuff. But yeah, it was such an important frame, that last frame, wasn't it? Spot, but yeah, that red in the open could be the one that's left. Just depends, he wants to hamper Stephen on it, which he has done. Just get to it. As close to this ball cushion as possible. Tianping Fei, when he was in deep trouble, wasn't he? Nine. He's got excellent cue power though. Oh. Ooh. Sure it passes the yellow. May not do at this. Trent. Beautiful shot. 28. Good there, but I think his heart would have skipped a beat. Now this is the brand of snooker that. That's his game. One. Nine. These reds just below the pink into this left corner pocket. You can try and leave an angle. I think he's going back for blue this time, so must get topside. Nicely played. 15. And he's playing it though, just a loose one. But, reds into play. Hit the other red. Get the cue ball covered. Oh, James Cahill, well. 21. 13 in front. A little bit nervous. Okay, he's got away with this one. The blue may. Yeah, it's something. I don't know how hard, actually. I know Stephen well. I don't know how hard he works on that as he knocks in a nice plant. Play. It's not there. It's not there, and he brought the two reds into play. Stephen Maguire. Argument, it's not Stevie. But, I mean, even. No. Stunned up. No. Oh, bit of pressure on it because it was a James Cahill frame winner. He potted that. It was all but closing. One. In the green or just low of straight. That's nice. 10. This blue and the pink for the first 19. Frame. I've missed the red with the rest. And Stephen Maguire pounced to clear up the last red.
That's well just. Way back up. I'm going to get it thick. Oh, just avoided it. Good shot. A little bit more difficult. Yeah. Just when you're. This is it. The type of shot these boys practice constantly. That's why. They'd be really precise with the positional shot. Very good. He's going for it, you know. No, always into a blind pocket. It's always a little. One. Got to play, but he doesn't fancy it. James Cahill, one. Play this, but 6-3 behind, my goodness. What a shot to take on and pull off. Mentally, as much as anything, I mean, to pull the shot off was fabulous. Nine. Okay, it's not. Yeah, he should be able to recover the situation, but stunned round the back of it and made things easier. I want to be straight in this. 23. You could play for in the bottom right corner pocket and also play for the, still be on the one. Wouldn't be a bad place to pot the black and then get rid of that red left of the black. The thing about it is he doesn't have any more loose reds. 30. Just has to nip this. Nope. No. Suffering the chair. He's done all the work and it's very similar to the last frame. And still have others to play on. Put himself under a wee bit of pressure there. It was self-inflicted in a way. No. Is he trying to shift them this time? I think he is. This is a good percentage shot, I think. This is a good percentage shot. Very well thought. Seventeen. Down for the red, just left of the pink spot. Black. Oh, he's let that 20. Go. Pink in off the left-hand side cushion, down behind the red. Yeah, just about enough. Good shot. Moves to slow up. No. Oh, that's not good. That was sweet. There's confidence here. Oh. No. My goodness. Oh, this is a good shot. Very good line. Ball on the other side. But don't thin it and leave the double. Oh, that's perfect. That is played to get any great distance between cue ball and pink.
Well, there's a foul and it's a free ball. Oh. Is it? Yeah, I think it is. If he doesn't want to hit it full on, he can hit the cushion first. Great shot. This is not good. Chance for a snooker. Oh, it's a bit hard. A bit hard, and he's going to leave a pot. Ball out there. No, he's not playing it. He's playing the correct shot. Up and down. Yeah, that's a good shot. Fusing that pot. Needs to go, this pink. Needs to go. You expect to get this shot. 8 out of 10 if he goes for it. Well, again. Get the pink safe. Well, it's not. Now, he wants this quite close to the cushion. Stephen then gets underway again, talking about something about those nights, Kenny, isn't there, when you, the curtain comes up and you get the place to yourself for almost a full session. Opponent sitting over in the other, it's fantastic. 2 years now. Night 42 years ago with a play. Mike Watterson, who was the promoter for the World Championship. Anyone at the Crucible, when you play these 8 session second, it's fine, it's early days, build the session. You don't want to get at yourself, you know, criticizing yourself. Got to pace yourself at the Crucible. It's a long old slog, these men. And also, you're only giving your opponent a little more. Crucible. Oh, there you go. Frustration. Well. If you thought he wasn't frustrated, you certainly. Foul. And a miss. James Cahill. One. Oh. Oogford. James Cahill. No, nie, spokojnie. Emocje. Opanował już nerwy. Gdzieś tam na górną będę oczywiście za zieloną, tak żeby odciąć tą lewą stronę. No i niejako chyba zmuszony w ogóle do tego wbijania Stephen Maguire i podwuje. Czarną. Ładnie, ładnie, ładnie. 15. 21. Oj, taki błędów musi się. Mecz zakończył się wygraną.
Ale tam nie było, wiesz, na dobrym poziomie, ale to, co jest pewnie najtrudniejsze, jeśli chodzi o wejście na ten wyższy poziom, no to właśnie utrzymać. Juan. Chcę trochę ułatwić sobie to właśnie Steven Maguire tym najbliższym zagraniem. Pozostawić w potrzebie snukeru swojego przeciwnika. No dobrze, wykorzystano. No i teraz może być mocniejsza reakcja. No prawie skończyć, ale tak wydaje mi się, że to było lepsze rozwiązanie, aniżeli pozycjonowanie z niebieskim. Kolejny błąd Cahilla. Kilka minut temu. Cahill tutaj, żeby przejść, no właśnie próbować rozbijać tą nowecz. Czyści ten koło. No, zbił się z tyłu. Steven Maguire. Krótko. Za swoje położenie przede wszystkim Billa, no żółta tutaj zmieniła na 17 punktów przewagi, także trzech jeszcze niskich kolorowych będzie potrzebował James Cahill. No tego dokładnie, chociaż złożony w kierunku właśnie zielonej kieszeni James Cahill i trafi. Dwadzieścia dwa prowadzenia po zielonej, no i chyba źle wyjdzie na brązową. Zamknięcia frame'a. No dobra próba, mądrze też biała do góry. Brawo Steven Maguire, idealnie uchwycona to brązowe notowanie. O tyle, że trzeba najpierw przenieść gdzieś inicjatywę i w ogóle zacząć bijanie, no to oczywiście jeśli chodzi o Stevena Maguire'a. Widzimy prawą rotację, gra Maguire. No zwykle w takich ustawieniach gra się rotacją napędzającą. Tak nieźle się to skończyło. Chwila. Po prawej stronie nie widział. To już jest istotne, bo tu faul mógł schować, albo ewentualnie wysłać ją na górę. Ależ nie było to, nie wyglądało to najlepiej, bo jednak za mocno moim zdaniem zagrywał Steven Maguire, jeśli chodzi o ustawianie snookera. Steven Maguire na odpowiednią odległość. Niebieska już będzie czekać przy środkowej chwili. No wpadnie. Ale z drugiej strony tyle błędów, ile popełnił w końcówce samej. Ta końcówka poprzedniej partii źle, to chyba nawet za mało powiedziane. Fatalnie przez Jamesa Cahilla. Tych nerwów właśnie na stole i tego nie wykorzystał James Cahill. Tutaj no, mógł sprawić, że Steven Maguire jeszcze bardziej, że jest trochę tutaj zapasu, jeśli chodzi o samą grę, ale to właśnie te błędy, te czasami pojedyncze partie, które gdzieś tam się wypuszcza z rąk.
teraz też poważny błąd, łatwy start dla Stephena Maguire'a. Brawo, Stephen Maguire. Brawo, Stephen Maguire. Trudne wbicie, trudne również pozycjonowanie. To wszystko bardzo dobrze wykonał Stephen Maguire. 13. Szkocki zawodnik. No, musi zacząć grać na niego, jeśli chodzi właśnie o tą pierwszą sesję. No, w tej drugiej James, nie James Cahill, a tylko... Wsteczna rotacja, plus odrobina. Z tym kątem nie w takiej odległości, jak należy od koloru, no tu bardziej kąt niż odległość problematyczną, przy czym musiałbym mieć pewność, że trafi tę, do której się składa. Trafia, pozycjonuje jednak na niskie kolory. No ciężko będzie nawet wygrywającą przewagę, jak ledwo. To trzecie zagranie z rzędu jakby najwłaściwsze. Dzięki. Tu warto oczywiście, moim zdaniem, pozycjonować do jednej z tych dwóch czerwonych. James Cahill, 40. I tutaj też, no, w łatwy sposób można było białą grę na bank. No i poczekajmy jeszcze z biciem za chwilę. One. No to pewnie mógłby o tym pomyśleć. Stephen Maguire, one. Foul. Wpada czerwona. Cóż, tu się dzieli Lewicz Maguire'a za takie pudła. No teraz należy pochwalić młodego Anglika. No tak na razie jak Kresselbiego z Garym Wilsonem, wieczorem znowu Robertson bardzo mocno popunktował z Murphym. A tutaj UK chwila z Maguire'em, bo ciężko 20 punktów w kury. No ważne, żeby tutaj przynajmniej do niebieskiej spozycjonował James Cahill. Ale bez sensu. Się zastanawiałem wcześniej, czy jak ustawił tego snookera za zieloną, czy nie lepiej było uruchomić tam brązową. No teraz uruchamiają bilet tutaj brązową i różową będzie w stanie wyciągnąć spod bandy. No takie muśnięcie brązowej, pewnie próba natarcia na różową. Ale wyszło sobie tak było. Dlatego to spoglądanie na licznik, to przeliczenie punktów i znalezienie, dopasowanie właściwie do sytuacji na stole odpowiedniego rozwiązania jest bardzo ważne. Do czarnej spozycjonować. Ok, można byłoby zrezygnować z tego rozwiązania, ale tutaj wystarczyło do niebieskiej. To była dokładnie taka sama skala trudności. Jeśli na przy jednej czerwonej, no to już jest konieczność. Four.
A Maguire przecina. No, czy to się skończy z snooker? Brawo, głęboko tutaj w... Oj, ciasno, bardzo ciasno, ale trafia. To umówmy się, to czy może tak, żeby zachęcić mimo wszystko do pozostania z nami, to ta sesja tak nie układa się na razie. Może zaczną grać. Nie, to ostatnia, to przedostatnia partia w słabym league, no, gdzie tak dobrze grał w tej partii. 7. Zagrywania po czerwonych chyba nie. James Gale, 7. No, jak agresywnie na odstawną. Zmiana decyzji. To nie trafia, chyba trafia. Ładnie, ładnie. Teraz do czarnej przeciąg nisko przykładak i wydawało mi się, że tu lepiej byłoby odepchnąć tę czerwoną, która jest po lewej stronie. Trafia Steven Maguire, będzie miał oczywiście czarne, cały czas nie przechodzi do prawej narożnej kieszeni. 22. No i wreszcie do czarnej i może wreszcie uda się, która blokuje drogę czarnej bili w tamtym kierunku. No i to jest to uderzenie, które wydaje mi się należało zagrać na samym starcie. 36. Nie trafia. Dosłownie kilku uderzeń. Najważniejsze wyzwanie, najtrudniejsze, żeby po prostu skupić się. Żeby po prostu tych prostych błędów nie popełniać. Chyba zmuszony na kanon. Na różowej. No nie, dało się jeszcze ją. Biała na górę, potem po tej samej drodze w dół stołu. Albo między brązową i zieloną. Oj, przesadził z rotacją. To taki objazd na hura zrobił Cahill, albo było tutaj rzeczywiście. No też w razie czego nie powinien nic łatwego. Będzie czerwone. 23. Brawo, trafia i teraz chyba już wreszcie. Też dobry to fragment meczu, żeby właśnie tą grę zaprezentować. Dla którego chętniej przykłada kij do lewej ręki, niż właśnie z tego przyrządu zagrywa Cahill. Jeszcze. No, albo z górą, albo będzie grał chyba jednak tutaj z objaśnią od bandy u dołu ekranu. 51. Trafia czyściutko Cahill.
Maguire'a, no normalnie byśmy w ogóle go o nim nie wspominali, ale dzisiaj ta gra, break niczego sobie. No i w odpowiedzi 76 już Jamesa Cahilla. Prawie do końca czyszczenia. 69 w breaku. Dzisiaj mamy do rozegrania jeszcze trzy partie. To jest ta trzecia od końca niejako. James Cahill otwiera. Gdzieś tam siada na swoim fotelu. No tutaj tak w miarę szczęśliwie. Ale ładnie uchwycona po prostu żona. Będzie łatwa kontynuacja czerwonych, różowa dalej związana. Kowacz tutaj trochę jednak rozegrać te bile stające blisko bandy. Pozycjonuje do Billy. Na stół. Potem dwie czerwone do wyboru do lewej na różnej kieszeni. No bliżej powinien był poważnego błędu. Trafi. Odbił. Właśnie mamy minę Maguire. Tych reakcji mam wrażenie. Zestawów troszkę słuchawkowych. To zestawów, było, tak, o to chodzi. Earpieces. Ferhasa. A tu na kanon zmuszony zagrywać. Chociaż nie. Super, dokładnie. Białej nie prowadzi Cahill. Chyba należałoby zasugerować ten kanon wspomniany. No to już klapa kompletna. Mam wrażenie, że to całkowicie nierozwiązanie. Wątpliwa ta decyzja. Mhm. To jest tak od razu mi się przypomniało to, co mówił wcześniej Chris Henry o Murphym. Mhm. Zrobiłeś te 50 parę. James Cahill. No i tak dużo szczęścia tutaj. Biała zatrzymała się blisko bandy. Miałby do zaatakowania Maguire dwie czerwone chyba nawet. Czerwoną, tą najbliżej stojącą punktu Billy różowej. Tyle, że ją znacznie przecina Steven Maguire i zostawi, staje się czerwoną do środka. Będzie mógł z niej skorzystać Steven Maguire ewentualnie do ustawienia snookera. No. Brawo Maguire. Za wbicie przynajmniej. Do żółtej kieszeni będzie trafiał Maguire. Tym razem jednak pudło. Czerwoną wystawi znowu. Najchętniej za... No i to jest utrudnienie. To karygodny błąd po prostu. No drogi. Punktów przewagi, także nie wiem, czerwona na 57, no i zielona przynajmniej. Kojera tylko z tej sesji. Tak jest. Czerwona też tak. No już super, w ostatniej pozycji w meczu dla Jamesa Cahilla. Na białej bili, ale jeśli chodzi o zakres zagrań, to ma wszelki wachlarz. Tylko dokładnie. Nie tego... W ogóle bardzo, bardzo stabilny mostek, to rzadko się zdarza, żeby ktoś miał taki, no powiedziałbym, martwy montrastu dać Carego Wilsona, którego mieliśmy okazję dzisiaj pooglądać, gdzie tam cały czas rusza się niemalże cała dłoń, gdzieś tam między palce wchodzi nawet przy mocniejszych rotacjach, ale wygląda to niezwykle odporne psychicznie ponadto, także są te elementy, które trochę jeszcze doświadczenia do tego wszystkiego, może jakiś tam blizn musi pozbierać dużo. Daleko. Jeszcze za tymi topowymi zawodnikami James Cahill. Mamy po 14 partiach. No. Wydawało się i właściwie wielu tak mówiło, że no w ostatnich dwóch partiach już zdecydowanie lepiej, ale to co najważniejsze to właśnie zniwelowanie tego deficytu. Tam nawet minimalnie nie trafił, to oczywiście biała nie odeszła, bo od dolnej bandy aż
No teraz na pewno warto jeszcze po tą singlową czerwoną, chociaż nie, już innego zdania. Steven Maguire. Będzie w stanie odpowiedzieć trochę. Okazja ku temu znakomita. Będzie oczywiście spozycjonować. Brawo. Będzie czerwona, będzie również pozycja do oczu. Steven Maguire wreszcie się pozbierał, wreszcie porządniejsze punktowanie. Uf. No w porównaniu z tym, co mieliśmy w pierwszej, chcieliśmy, tam było na co popatrzeć. Setka nawet Steven Maguire. Po długości. No nie będzie 300, ale jest przełamanie do wbicia po długości stołu. Jakże inaczej podchodzi się do takiej wili, że ona wpadnie do kieszeni. Jest wbicie, jest może teraz próba też na otwarcie. Proszę bardzo, jak szybko zmienia się na... No to jej wyprowadzenie, a jednak była do trafienia czerwona. Punktować na dużo krótszym prowadzeniu białej bili. Tę, którą uzna za najkorzystniejszą. Ta po prawej stronie od różowej, ta po lewej, one obydwie przechodzą do lewej należnej kieszeni. Po pierwszej sesji najprawdopodobniej nie straci. No rzeczywiście, żeby tak się... Na końcówkę sesji. No tak to bywa w snukerze i nie jest to bardzo odosobniony, to i tego drugiego jest w stanie zmobilizować. Będziemy mieli ósmą, powiedzmy, tej pierwszej sesji, a tak to cały czas punktują na zmianę. No trochę częściej na pewno Steven Maguire. Utrudnione. No i może właśnie siłowo jednak Steven Maguire po prostu z większym rozejściem się czerwonych. Trafia, czyściocha. Brawo, Maguire. Partia, ale teraz układ jeszcze lepszy. 71 już na liczniku. 72. W końcu się zebrał w sobie i zaczął. Ono ponownie dobrze. 80. Eighty-eight.
bardzo słabych czterech pierwszych frame'ów dzisiaj wieczorem rozegrał. Jutro. Wtedy, może trochę wcześniej, może trochę później poznamy odpowiedź, kto z tej pary awansuje. Czy ten amator wciąż jest.